Kawa z kotem. Wypiłem z kotem kawę, bo pies za kawą nie przepada. Wyłożyłem kotu kawę na ławę. Pies sądził, że to zdrada. Twierdzi, że człowiek z kotem nie powinien gadać, bo kot skacze z łomotem na szafę i zwierzę jest z kota skomplikowane. Lepiej wyjść z psem, pies mówi, w jakiś plener ładny od razu, wytarzać się z łomotem w sianie albo w świeżej trawie, posikać sobie na rogu czy przy starej altanie lub suczek tyłki obejrzeć przy parkowej ławie albo pogryźć się z psem od sąsiadki, dla treningu zagryźć się prawie. A taki kot, on tylko siedzi na oknie, telewizor swój koci ma tam. Taki kot myśli ciągle jakoś bardzo przewrotnie i taki jakiś niezrozumiały jest nam. Psa zwlokłem ze skweru siłą. Od razu poszedł do wanny, uwalany w gównach kolegów. Nie było mi go myć miło. Śmierdziel jeden z niego, chociaż serdeczny. Potem zasnął przy kominku. Kot wskoczył cicho na stół, wykrzywiając wesoło pysk. Wzrokiem mi szafkę pokazał, gdzie zaraz tuż przy kminku stała paczka Dalmaja Pro Domo. Wiedziałem już, co mam zrobić. Z pewnego rodzaju oskomą kawę z kotem pijemy, przeważnie na wesoło. Cenimy sobie taką współpracę. Dwa leniuchy, jeden z futrem, a drugi ten, co ma glacę. I tak w kawie rozmarzeni, przy stole, jakoś w tej kawie wczajeni, pełni dla siebie zrozumienia, degustujemy.